Niedawno Vivo ogłosiło swoje oficjalne wejście do Europy i w związku z tym wylądował u mnie w testach ich nowy smartfon Vivo X51. Nie wiem, czy jest jeszcze na naszym rynku miejsce dla kolejnego gracza, ale przecież z tego powodu nie odmówię sprawdzenia telefonu, prawda? Przyglądając się Vivo X51, cały czas zastanawiałem się, gdzie mogę tu znaleźć opisywany przez producenta tradycyjny design firmy i dalej nie wiem. Smartfon jest ładny, nie zaprzeczam, ale nie widzę tu oryginalności. Przednie zakrzywienie ekranu widziałem już dziesiątki razy, plecki z dużą dwupoziomową wyspą również, podobnie jak matowe tylne wykończenie, które Vivo nazywa Frosted. W zasadzie jedynym detalem, który pomaga rozpoznać Vivo X51 na tle innych smartfonów, to ładnie wkomponowana belka z napisem 5G Professional Photography, jakby miało to jakikolwiek związek. Wszystko w obudowie jest tu zachowawcze i standardowe. Wszystkie przyciski z prawej strony, maskownica głośnika, port ładowania USB-C i tacka na SIM-ki na dole. Standardowa jest też dziurka na przedni aparat. Smartfon wizualnie robi jednak dobre wrażenie, przyjemnie leży w dłoni, nie wydaje się masywny. Ekran to samsungowy Super AMOLED obsługujący HDR10+. Mierzy 6,56 cala, obsługuje maksymalną rozdzielczość 1080x2376 pikseli i jest zakrzywiony na bocznych krawędziach. Jest tak popularne ostatnio wyższe odświeżanie, ale bez szaleństw, bo jedynie 90 Hz i tak jak u innych również z opcją inteligentnego przełączania. Jak to w AMOLEDach bywa, trudno mieć coś do zarzucenia jakości wyświetlonego obrazu. Bardzo dobre kolory, kontrast, czernie, kąty widzenia, jak najbardziej na plus. Dotarłem jednak do informacji, że nie znajdziemy tu ochrony Gorilla Glass, a ochronę z nazwą, której boję się przeczytać, więc nie wiem, jak sprawdzi się po kilku miesiącach i czy można jej zaufać. Pod ekranem znajdziecie czytnik linii papilarnych. Jest dość szybki, natomiast skaner został moim zdaniem umieszczony nieco za nisko i choć wiem, że to zawsze kwestia przyzwyczajenia, to jednak czułem, że muszę niepotrzebnie ściągać kciuk w dół, by odblokować smartfona. W środku nie ma topowych podzespołów, więc nie oczekujcie od Vivo X51 bicia rekordów w syntetycznych testach. Smartfona napędza Snapdragon 765G, układ graficzny Adreno 620 i 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Na dane dostaliśmy tu 256 GB pamięci UFS 2.1. To jednak rozsądna i wydajna specyfikacja, która pozwala na komfortowe użytkowanie, a odświeżanie 90 Hz dodatkowo przyspiesza to odczucie. Pograć też się oczywiście da, może nie w najwyższych detalach i przy najwyższej płynności, ale Vivo X51 daje radę. Sprzęt działa na Androidzie 10 z nakładką FunTouch OS 10. Nakładka podczas testów wydawała się lekka, nie jest przeładowana milionem niepotrzebnych funkcji czy aplikacji, ma dość uniwersalny i czytelny wygląd. Ale, no właśnie, mam pewne ale. Zdarzało się, że aplikacja aparatu zawieszała się lub wyłączała podczas robienia zdjęć, czy przełączania się między poszczególnymi obiektywami, więc jest tu pole do poprawy i łatek. Ogólnie nie było to nagminne, ale raczej w nowym, niezapchanym jeszcze smartfonie nie powinno mieć miejsca. Aparaty mamy z tyłu 4. Standardowe kombo z głównym obiektywem 48 megapikseli, z każdej możliwej strony reklamowanym jako gimbal. Ja rozumiem, że czasem warto promować tę jedną konkretną funkcję, ale generalnie w tzw. review guide poświęcono aparatom aż za dużo miejsca, szczególnie patrząc na finalne efekty. No jest stabilizacja przy wideo, nie zaprzeczam, ale sami widzicie na ekranie jak działa. Dobrze, ale to nie jest poziom choćby iPhone'a 11. Szczególnie, że ta super stabilizacja działa jedynie w 1080p i nie obsługuje maksymalnej rozdzielczości nagrań, czyli 4K 60fps. Zdjęcia są dobre, ale nie rewelacyjne. Zdarza się, że aparat gubi ostrość lub jej nie znajduje w sytuacjach, kiedy konkurencja nie ma z tym problemu. Czasem algorytmy aż za bardzo podbijają kolory, na przykład trawy, ale efekt ostatecznie jest miły dla oka. Mamy tu też obiektyw z 5-krotnym optycznym zoomem i naprawdę się przydaje, ale producent mówi również o 60-krotnym hyperzoomie, który już ponad piątkę tnie z matrycy, więc efekty są takie, jak widzicie na ekranie. Nie za specjalne. Generalnie jednak aparaty są w porządku, ale nie jest to moim zdaniem nic, co zawojuje rynek. Bateria ma pojemność 4315 mAh i bez problemu wyciągałem na niej jeden pełen dzień pracy z haczykiem, więc pewnie część z Was spokojnie podziała 1,5, może nawet do 2 dni. Ale mam wrażenie, że Vivo X51 czasem wydawał się działać dłużej, a czasem krócej przy tym samym trybie użytkowania, więc tu bateria jakoś specjalnie nie zachwyca. Jest szybkie ładowanie ładowarką z zestawu, ale też bez szaleństw, mamy tu 33W Flash Charge. Smartfon obsługuje sieć 5G, posiada również NFC, więc zapłacicie nim zbliżeniowo. Mam nadzieję, że niezależnie od półki cenowej, będzie to już na polskim rynku standard. Czy warto kupić Vivo X51? No, smartfona wyceniono na 2999 zł i obawiam się, że to może być największy problem Vivo oraz ich debiutu. Szczególnie teraz, kiedy po ostatecznie korzystnej cenie Mi 10T i Mi 10T Pro.
Dla przypomnienia, tańszy model Xiaomi wyceniono na 2199 zł w wersji z 8 GB pamięci RAM. A to jest przecież smartfon zauważalnie mocniejszy. Ma mocniejszy procesor, co jasno pokazuje test Geekbench. Myślę więc, że i wyceniona na 1999 zł wersja z 6 GB pamięci RAM będzie mocniejsza niż Vivo X51. Trzeba też pamiętać, że za mniejsze pieniądze Xiaomi oferuje w Mi 10T Pro odświeżanie na poziomie nie 90, a 144 Hz. Fakt, porównuję tutaj LCD Xiaomi z AMOLEDem Samsunga, no ale jednak odświeżanie Xiaomi ma wyższe. Vivo X51 to dobry, sprawnie działający smartfon, ale wyceniony moim zdaniem nieco za wysoko. Przez co, w odpowiedzi na pytanie, czy warto go kupić, powiem tak. Za te pieniądze znajdziecie na polskim rynku lepsze, wydajniejsze i bardziej opłacalne smartfony. Choćby wspomniane Xiaomi Mi 10T czy Mi 10T Pro. Czy z takim cenowym podejściem Vivo poradzi sobie na polskim rynku? Nie wiem, wątpię, ale moim zdaniem trzeba było walczyć ceną, a tego firma niestety nie zrobiła, więc ten debiut stoi pod dużym znakiem zapytania. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, no i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!